fani panią kochają, uwielbiają, wspierają. Wspierali również podczas choroby, która na pewno nie była łatwym momentem w pani życiu. Czy teraz wszystko w porządku? Jak się pani czuje? Co by chciała pani przekazać swoim panom, którzy naprawdę trzymali kciuki, wspierali? No, mogę powiedzieć, bywało lepiej. Mój proces leczenia i zdrowienia jeszcze się nie zakończył, ale no właśnie, odbierając te głosy wsparcia, listy, wyklejanki, maile, to było naprawdę cudowne i bardzo wszystkim za to dziękuję. I mimo, że to był bardzo trudny czas, to czuję, że to naprawdę dodaje mi skrzydeł, kiedy widzę takie wsparcie, które mam w ludziach, moich fanów na Facebooku. Jesteście absolutnie kochani. I tak sobie myślę, że wszystko w życiu jest kwestią decyzji. No więc ja decyduję, że chcę być zdrowa, chcę wrócić do pracy. Chcę być dla was, bo oczywiście, że uwielbiam podróżować, ale robię to także dla was, dla moich widzów, więc chyba nie mam wyjścia, co? To co, mam wrócić na Kraniec Świata? Pewnie, że tak. Kolejny sezon musi być programu. No to będzie.